Multisensoryczna wystawa Van Gogh wreszcie dotarła do Wrocławia. Wcześniej odwiedziła największe miasta na całym świecie. Była nawet pokazana w serialu Emily w Paryżu. Teraz można ją obejrzeć przy ulicy Wystawowej 1, tuż koło Hali Stulecia. Vincent van Gogh urodził się w 1853 roku w Holandii. W wieku 16 lat zaczął pracować w firmie handlującej dziełami sztuki. Wtedy zaczął też robić ich kopie. Nie udało mu się dostać na studia teologiczne, więc został misjonarzem, jednak zwolniono go za nadgorliwość w wykonywaniu obowiązków. W wieku 27 lat zajął się sztuką na dobre. Jak poznał malarzy impresjonistów w Paryżu, to podejrzewam, że był to dla niego ogromny wstrząs, bo ze swojej wcześniejszej ciemnej palety wszedł na tą szaloną ferię barw impresjonistów i od tego momentu w zasadzie zaczyna się jego najsłynniejsza seria obrazów. Czyli pejzaży, słoneczników i portretów ludzi, których poznawał. Vincent van Gogh był wspaniałym portrecistą, dlatego że on w bardzo dużym stopniu rozumiał życie portretowanych przez siebie ludzi, czyli on z nimi żył, jadł te same ziemniaki, mieszkał w takich samych warunkach, spał na sienniku, oddał wszystkie swoje garnitury, później cierpiał na różne choroby, miał anemię. Vincent naprawdę przeżył prawdziwie swoje życie, tak? Czyli nie siedział w jakimś pałacu i malował sobie w ogrodzie, tylko naprawdę żył wśród tych ludzi, których portretował i dlatego te portrety są takie wspaniałe, są takie niezwykłe. Na multisensorycznej wystawie można zobaczyć dzieła Van Gogha z wykorzystaniem nowych technologii. Wystawa jest światowa, odwiedziła wiele znanych stolic na całym świecie, od USA po Sydney. Była też oczywiście w Europie, w Paryżu, w Berlinie, potem jeszcze w Dubaju. Wiele milionów osób miało szansę ją zobaczyć. Wystawa jest nowoczesna, jest to taka nowoczesna forma przedstawiania sztuki. Jest to fascynująca podróż do innego świata, do świata kolorów, dźwięków, pięknych obrazów Vincenta van Gogha, bardzo kolorowych, bardzo kwiecistych, ale widzimy też tutaj piękne niebo, obraz Gwiaździstą noc. Wszystko to jest możliwe dzięki nowoczesnej technologii i pracy wielu historyków sztuki, twórców multimedialnych, inżynierów dźwięku. W tym wszystkim nie mogło zabraknąć jednak klasycznego malarstwa, dlatego na wystawie można obejrzeć tradycyjne obrazy, które powstały do filmu Twój Vincent. Siedzieliśmy w takich małych boksach czarnych z oświetleniem specjalnym i mieliśmy przed sobą taką płytę, na której farbami, olejnymi pędzelkami malowaliśmy obrazy. Później je fotografowaliśmy, ścieraliśmy szpachelką to, co zostało namalowane i malowaliśmy przesunięte o milimetr na przykład. Dosłownie malowaliśmy to tak samo, jak malował to Vincent. Od pomysłu do realizacji filmu minęło prawie 10 lat. Samo malowanie zajęło około 3. Ja namalowałam pół minuty filmu przez pół roku. Nic więc dziwnego, że wybór artystów był skomplikowany i wieloetapowy. Tylko i wyłącznie malarze realiści z bardzo dobrym warsztatem. Później był test w Gdańsku 3-dniowy, gdzie trzeba było nauczyć się obsługi dosyć skomplikowanego programu do robienia grafiki, czyli współpracy aparatu fotograficznego z komputerem, żeby być w stanie sfotografować te swoje prace. Najtrudniejszy był egzamin z dobierania kolorów. Dobieraliśmy kolor nie po to, co my widzimy, bo to jest bardzo proste, tylko po to, co widzi kamera. Czyli ja miałam tutaj żółcień, widziałam na ekranie żółcień oryginalnego obrazu i ja musiałam namalować nie ten żółcień, który jest tam na ekranie, tylko na przykład zieleń, który sfotografowany przez aparat daje taki sam żółcień na ekranie. To było potwornie trudne zadanie, ja byłam bardzo zestresowana, to jest niezwykle trudne, bo trzeba złamać swój własny mózg. Wystawę możemy zobaczyć do 12 czerwca, także jeszcze 3 miesiące. Jest ona czynna tutaj w budynku IASE. Obok Hali Stulecia. Zapraszamy widzów codziennie od godziny 10 do 20. Agata Sibilak, Echo 24.